Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, witam was w czwartą niedzielę po Trójcy Świętej, a witam was słowami hasła tygodnia, które znajdujemy w szóstym rozdziale listu do Galacjan w drugim wersecie. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Moi drodzy, dzisiaj w kościołach będziemy rozważać bardzo ważny fragment biblijny, fragment starotestamentowy, zapisany w pierwszej księdze Samuelowej w 24 rozdziale. Będziemy rozważać 20 wersetów tego tekstu, więc pozwólcie, że skupię się dzisiaj na jednym z tych wersetów i jest to werset 13. Niech Pan rozsądzi między mną a między Tobą i niech Ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na Ciebie. Drogie siostry, drodzy bracia, ten werset jest bardzo interesujący w kontekście całej historii, którą opowiada 24 rozdział pierwszej Księgi Samuelowej. Ten fragment mówi o tym, w jaki sposób Saul został wydany na pastwę Dawida. Dawid mógł wymierzyć sprawiedliwość, mógł pozbawić życia niegodziwego króla i mógł to zrobić w bardzo prosty sposób. Ale jednak nie zdecydował się na ten gest i tę swoją decyzję w solidny sposób zaargumentował. Ale ważny jest tutaj właśnie ten jeden werset, który mówi o tym, do kogo należy wymierzanie sprawiedliwości. W Starym Testamencie królowie byli mianowani i wybierani przez Boga. To Bóg ich ustanawiał królami, to Bóg dawał im władzę i to Bóg powierzał im rządzenie Izraelem. Zatem żaden człowiek nie był w stanie, nie miał takiego prawa, aby komukolwiek tę władzę odebrać. To mógł zrobić sam Bóg i to do Boga należała sprawiedliwość w tym kontekście. Bardzo często się zdarza tak, że kiedy ktoś popełnia jakieś wielkie przestępstwo, to ludzie życzą mu jak najgorzej i pragną nierzadko sami z siebie wymierzyć sprawiedliwość. I wówczas mówimy o samosądzie, czyli o zaprzeczeniu zasadom prawa, zaprzeczeniu instancjom, które zostały powołane do wymierzania sprawiedliwości. Nie ma to nic z prawa. Jest to bazowanie na czystych emocjach, na odruchach, nierzadko na instynktach. I po to właśnie mamy prawo i po to właśnie mamy instancje, które są powołane do przestrzegania i do egzekwowania tego prawa, żeby zachować sprawiedliwość, żeby kara, która zostanie wymierzona, była karą sprawiedliwą. I nierzadko ta sprawiedliwość jest inna niż ta, którą sobie wyobrażamy. Ale mamy wówczas świadomość tego, że to nie my jesteśmy powołani do wymierzania tej sprawiedliwości. Że takie po prostu jest prawo, którego mamy przestrzegać. I tutaj w tej historii Dawid również jest świadomy tego, że to nie na nim spoczywa egzekwowanie sprawiedliwości. Że jest ponad nim Bóg, który jest sprawiedliwy i do którego należy pozbawianie królów ich władzy. Skoro on powoływał ich do tej wielkiej i zaszczytnej funkcji, to również i do niego należy ta władza. Dawid jest tego świadomy i dlatego wyzbywa się chęci wymierzenia sprawiedliwości, oddając tę sprawiedliwość Bogu. To do Boga należy decyzja. I tak jest również w kontekście nas, ludzi grzesznych. Bo my nie jesteśmy zbawieni ze sprawiedliwości naszej ziemskiej, bo zgodnie z nią bylibyśmy obiektami różnych zemst i różnych emocji, które towarzyszą ludziom żyjącym wokół nas. Jesteśmy zbawieni nie z naszych zasad, ale z wielkiej Bożej łaski. Łaski gotowej do przebaczenia grzesznikowi, do przebaczenia temu, który żałuje swoich czynów i który pragnie poprawy. To jest podstawą naszego zbawienia. I z tego powodu też jako chrześcijanie powinniśmy się zastanawiać, czy czasami nie oceniamy drugiego człowieka i czasami nie odbieramy mu
tej godności nazywania się dzieckiem Bożym, godności, która przecież nie pochodzi od nas, ale która została dana w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie, który zmarł na krzyżu i który ofiarował siebie za drugiego człowieka. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, mówił nasz mistrz. Dlatego nie powinniśmy osądzać, czy ktoś jest lepszym, czy gorszym chrześcijaninem, czy ktoś jest bardziej lub mniej zbawiony, bo nie do nas należy ten sąd. Jest to sąd, który należy jedynie do Boga. I to On ma prawo oceniać nas i naszą wiarę. Pamiętajmy o tym. I patrzmy na siebie nie tylko jak na zbawionych, ale także jak na grzeszników, którzy potrzebują tego zbawienia. Te dwie rzeczywistości, grzeszność i świętość, potępienie i zbawienie, one przeplatają się w naszym życiu, przeplatają się w pokucie, ale i w pewności tego, że należymy do Chrystusa. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy też o tym, że tak jak każdy inny chrześcijanin, i my jesteśmy godni łaski Bożej. I to godni ze względu nie na nasze zasługi, ale na zasługę tego, który oddał za nas swoje życie, Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Życzę Wam dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.